Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Profesjonalne żywienie kliniczne. W trakcie tych cyklicznych spotkań dzielę się z Państwem wiedzą i doświadczeniem, w jaki sposób skutecznie leczyć pacjenta z zastosowaniem żywienia klinicznego. Tematem dzisiejszego spotkania są rany przewlekłe, czy i ewentualnie jakie znaczenie może mieć żywienie u pacjentów z ranami przewlekłymi. Ale od początku. Rzeczą oczywistą jest, że zagojenie rany wymaga białka. To białko musi być dostarczone z zewnątrz organizmu, aby nie zużywać zasobów wewnętrznych organizmów, które u pacjentów z ranami przewlekłymi i tak już są znacznie uszczuplone. Z drugiej strony, z istoty rany, przez samą ranę codziennie tracone są dość spore ilości białka. Wniosek z tych dwóch zdań jest taki, że pacjent, który ma ranę przewlekłą, musi spożywać odpowiednio więcej białka i innych składników odżywczych, żeby miał szansę w ogóle zagoić ranę przewlekłą. Ale czymże jest ta rana przewlekła? Tych definicji jest wiele, natomiast konsensus ekspertów mówi, że ogólnie rzecz biorąc, rana przewlekła to jest każda taka rana, która nie uległa zagojeniu w spodziewanym czasie. Ten okres gojenia bywa bardzo długi, bywają rany, które w ogóle nie ulegają zagojeniu z powodu braku możliwości organizmu, bądź najczęściej z powodu nieoptymalnego leczenia. Najbardziej typowe przykłady ran przewlekłych to owrzodzenia pod udział różnej etiologii naczyniowej, czy cukrzycowej, czy innej, ale także odleżyny. Warto sobie uświadomić, że 1-2% populacji w swoim życiu będzie cierpiał na ranę przewlekłą, czyli tak praktycznie rzecz biorąc co 50 osoba. A występowanie ran przewlekłych to jest około 1,5 na 1000 mieszkańców. Nie ma także wątpliwości, że niedożywienie samo jako takie zwiększa ryzyko odleżyn. Po pierwsze dlatego, że zmniejszona poduszka tłuszczowa zwiększa ryzyko powstania odleżyn. Z drugiej strony niedożywienie zmniejsza mechanizmy obronne przed gojeniem ran. Jeżeli taki pacjent niedożywny trafia do szpitala, jego ryzyko pojawienia się odleżeń jest dużo, dużo większe niż u pacjentów, którzy są prawidłowo odżywieni. Ten fakt został przeliczony na koszt leczenia szpitalnego i w Australii wyliczono to, że średni koszt leczenia odleżeń w szpitalu to jest około 16 tysięcy dolarów australijskich. Nawet jeżeli ekstrapolujemy to w taki prosty sposób na warunki polskie, że to jest 16 tysięcy złotych, co pewnie może być bliskie prawdy, no to koszty oczywiście są olbrzymie i ze środków publicznych tego w żaden sposób nie możemy dodatkowo sfinansować, a w związku z tym obciąża to nas nie tylko pracą, nie tylko cierpieniem pacjenta, ale także obciąża to w sposób bezpośredni jednostki lecznicze, w których Państwo pracujecie. Leczenie odleżyn i ran przewlekłych musi być w sposób oczywisty kompleksowe. To nie samo żywienie wystarczy do wyleczenia odleżyny. To musi być cały kompleks wielu działań. Natomiast bez żywienia odpowiedniego oczywiście ten sukces nie będzie możliwy. Co wchodzi w skład tego kompleksowego żywienia? To jest oczywiście optymalizacja ukrwienia miejsca rany, to jest leczenie infekcji, ale nie kontaminacji. Jeżeli nie ma infekcji jawnej, klinicznej, wtedy sama kontaminacja czy dodatnie posiewy w sposób oczywisty nie podlegają leczeniu. To może być odciążenie w przypadku odleżyn bądź kompresoterapia, jeżeli są do tego wskazania, odpowiednia kontrola glikemii, pewne znaczenie mogą mieć wspomaganie mechanizmów molekularnych czy zastosowanie komórek macierzystych. No i proszę Państwa, żywienie jako ten nieodłączny absolutnie element leczenia ran przewlekłych. To leczenie kompleksowe bywa bardzo skuteczne, znacząco skraca czas leczenia ran przewlekłych, bądź w ogóle umożliwia takie leczenia pod warunkiem, że jest właściwie stosowane, a w związku z tym współpraca ze strony pacjenta także jest tym niezbędnym elementem sukcesu.
Cóż pacjent powinien dostać? No niewątpliwie powinien dostać znacznie więcej białka dobrej jakości, ale także odpowiednio więcej energii, witamin, elektrolitów i pierwiastków śladowych. No i oczywiście farmakożywienie czy żywienie immunomodulujące także ma tu istotne znaczenie, czyli stosowanie składników odżywczych o działaniu immunomodulującym, które poprawiają walkę z chorobą. Do wysłuchania spotkania o żywieniu immunomodulującym także Państwa zapraszam. Oczywiście to leczenie żywieniowe ma szansę zadziałania tylko wtedy, kiedy ta podaż jest skuteczna i wystarczająca, czyli nie tylko zalecenie podaży czy próba spożywania odpowiedniej diety, ale efektywne spożywanie i efektywne wchłanianie przez pacjenta składników odżywczych umożliwia nam sukces. W badaniu przeprowadzonym na dużej grupie pacjentów z zadaniami przewlekłymi na 90 osobach wykazano natomiast, że pacjenci, którzy mają rany przewlekłe, to są pacjenci niedożywieni, to są pacjenci osłabieni, to są pacjenci cierpiący na ból, to są pacjenci, którzy mają problemy z gryzieniem, co często wręcz uniemożliwia im prawidłowe odżywianie się, a w związku z tym powstaje nam takie błędne koło. U pacjenta, który jest niedożywiony, powstaje rana przewlekła, ta rana przewlekła nasila niedożywienie. Ten pacjent nie jest w stanie z powodu tej rany przewlekłej, także i bólu z nią związanego, i czasem samego zapachu czy widoku, traci zupełnie apetyt i nie jest w stanie się odżywiać. A w związku z tym u tych pacjentów sama dieta standardowa jest absolutnie niewystarczająca i konieczne jest wspomożenie tych pacjentów za pomocą żywienia klinicznego. W 2023 roku opublikowano takie bardzo ciekawe badanie na dużej grupie pacjentów, 342 pacjentów z ranami przewlekłymi, u których porównywano dietę standardową lub dietę standardowo wzbogaconą o doustne suplementy diety, których charakterystyka była taka, że to były takie dedykowane diety, które miały więcej argininy, glutaminy, cynku i kolagenu. Okazało się, że w tej grupie pacjentów znacząco dużo szybciej dochodziło do wygojenia, nie tylko do poprawy sytuacji miejsca, nie tylko do zahamowania progresji, ale wręcz do wygojenia w ciągu 3-4 tygodni, do wygojenia ran przewlekłych. Tych badań oczywiście jest dużo więcej z lat poprzednich, a w związku z tym powstały już przeglądy systematyczne. Tu Państwu przedstawiam przegląd systematyczny 28 badań randomizowanych, kontrolowanych z zastosowaniem argininy i omega-3 kwasów tłuszczowych, które wykazały, że no rzeczywiście to leczenie z zastosowaniem żywienia uzupełnionego o doustne suplementy diety znacząco przyspiesza gojenie ran przewlekłych. W 2009 roku z kolei opublikowano takie 12-tygodniowe badania randomizowane, kontrolowane, dedykowane dla starszych osób, które rozwinęły odleżyny. Otrzymywali ci pacjenci dietę wysokobiałkową z uzupełnieniem argininy, cynku i witaminy C. Ci pacjenci, którzy byli w stanie spożyć doustne suplementy diety, otrzymywali te doustne suplementy. Natomiast ci, którzy mimo swojej chęci i intencji osób leczących nie byli w stanie spożyć odpowiedniej ilości suplementów diety wraz z dietą, otrzymywali oczywiście żywienie dojelitowe. Okazało się, że w tej grupie pacjentów, proszę pamiętać, co grupa pacjentów starszych, no, przyspieszenie gojenia rany było dużo, dużo bardziej efektywne. No i znowuż, jeżeli chodzi o odleżyny, także tych badań jest na tyle dużo, że przeprowadzono przegląd systematyczny i metaanalizę. Okazuje się, że suplementy doustne diety plus żywienie dojelitowe w ciągu 8 tygodni powoduje zmniejszenie powierzchni odleżyny o 40%. Co jest bardzo, proszę Państwa, bardzo dużo. Każdy z Państwa, który próbował leczyć odleżyny, wiecie, jak strasznie trudno jest to leczenie zastosować i efektywnie przeprowadzić. Żywienie oczywiście kosztuje, praca ludzi, którzy zajmują się żywieniem, kosztuje, a w związku z tym przeprowadzono także badanie, w jaki sposób te suplementy doustne diety zastosowane w leczeniu ran wpływają na koszty. Okazało się, że to przyspieszenie gojenia odleżeń jest na tyle duże, że
całkowity koszt leczenia jest bardzo, jest dużo lepszy. Pamiętacie Państwo, jak mówiłem o koszcie 16 tysięcy dolarów australijskich, czy nawet przeliczając na polski, powiedzmy 16 tysięcy złotych, i policzcie sobie Państwo pracę, powiedzmy, dietetyka czy żywieniowca plus koszty doustnych diet, suplementów diety, no w sposób oczywisty sukces finansowy w tej sytuacji także uzyskamy. Podsumowując, bez wątpienia suplementy diety bądź odpowiednio żywienie doelitowe dla pacjentów, którzy nie są w stanie spożyć odpowiedniej ilości doustnej, przyspiesza gojenie ran przewlekłych, ale u pacjentów, pamiętajcie Państwo, kompleksowo leczonych. Żywienie jest niezbędnym elementem leczenia ran przewlekłych, ale niewystarczający. Bardzo ważna jest zwiększona podaż białka, i to ważne, białka odpowiedniej jakości, ale także istotne znaczenie w gojeniu ran przewlekłych mają omega-3 kwasy tłuszczowe, arginina i cynk. Życząc Państwu sukcesów w praktyce klinicznej z leczeniem ran przewlekłych, zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Profesjonalne żywienie kliniczne.